W tym filmie chciałbym jeszcze nieco czasu spędzić nad tym zdjęciem. Również będziemy to zdjęcie zamieniać na postać czarno-białą, ale tutaj chciałbym doprowadzić je do jakiejś ostatecznej postaci, korzystając z większej ilości funkcji. Jeszcze raz to zdjęcie zamienię na postać czarno-białą, ale tym razem wykonam to z panelu Basic. Po otwarciu tego panelu tutaj widzimy funkcję Black and White, a tutaj funkcję Color. Teraz pracujemy w kolorze nad zdjęciem. Po wyborze funkcji Black and White automatycznie uaktywnia nam się panel BW tutaj. Zdjęcie zostaje automatycznie przerobione zgodnie z ustawieniami w tym panelu BW automatycznymi. Spójrzmy, to jest ta sama krzywa ustawiona na tych suwakach. Nie musimy jednak do tego panelu w ogóle wchodzić. Jeżeli akceptujemy taki wygląd zdjęcia, to wystarczy, że w panelu Basic klikniemy Black and White i następnie poruszając się tutaj wśród tych suwaków dostroimy wygląd tego zdjęcia. Zwróćmy uwagę na to, że suwaki Vibrance i Saturation są tutaj wygaszone, ponieważ nie jesteśmy w stanie nasycać kolorów, ponieważ kolorów na zdjęciu czarno-białym nie ma. Ale możemy rozjaśniać, przyciemniać, działać na jasnych elementach, na cieniach, światłach. Także wszystkie te opcje są dla nas w pełni dostępne. Powiedzmy, że chcielibyśmy to zdjęcie nieco rozjaśnić. Przesuwamy więc suwak Exposure delikatnie w prawo. Kontrast również chcielibyśmy zwiększyć. Klarowność. Przesuwam więc ten suwak nieco w prawo. Kontrast również. Zdjęcie stało się już znacznie żywsze. Być może te najjaśniejsze światła są zbyt jasne, więc whites przesunę w lewo i zobaczymy, jak to wpłynie. No, ujawniły nam się tutaj dodatkowe szczegóły. Bardzo dobrze, tak mi się podoba. Highlights również bardzo delikatnie przesunę w lewo. I tak to zdjęcie mógłbym pozostawić, ale ja jednak przejdę jeszcze do panelu Black and White. I tutaj, tak jak poprzednio, przesunę suwak Yellow w lewo, tak żeby tutaj dodatkowe szczegóły w niektórych elementach mi się pojawiły. I jeszcze spróbuję, tak jak poprzednio, uwidocznić elementy tej kratki. Czyli wybieram to narzędzie, jasny element kraty. Jeszcze delikatnie rozjaśnię. Ciemne, czyli te elementy minimalnie przyciemnię. I te pośrednie również minimalnie jeszcze przyciemnię. I taki wygląd zdjęcia mi całkowicie odpowiada. Spójrzmy, jak to zdjęcie wyglądało przed zmianami i po naszych zmianach.